Cześć. Tu w podcast, czyli podcast wydawnictwa poznańskiego. Książki są tu często przyczynkiem do rozmów o społeczeństwie, ekologii albo polityce. Nazywam się Stasia Budzisz i prowadzę ten kanał. A ciekawią mnie ludzie. A książki, nawet jak są o zwierzętach, to przecież i tak są o ludziach. Moimi gośćmi są autorzy i autorki, specjalistki i specjaliści różnych dziedzin. Ale czasem gadam też sama. W podcastu możesz posłuchać na swojej ulubionej aplikacji, YouTubie i na Audiotece. Zapraszamy Cię też na nasz Instagram. Bądź na bieżąco. Fajnie, że z nami jesteś. Istnieją książki, których lepiej nie otwierać w zatłoczonej komunikacji miejskiej. I do nich zdecydowanie należą Sprawy łóżkowe, historia seksu Kate Winslet w tłumaczeniu Moniki Skowron. A to wszystko przez obrazki. Możemy się z niej za to dowiedzieć bardzo wiele o tym, jak wyglądały na przestrzeni dziejów badania ginekologiczne, środki antykoncepcji, zabawki erotyczne i jakie były dzieje łechtaczki. Moją gościnią jest Martyna Zachorska, znana instagramerka, czyli pani od feminatywów, i rozmawiamy o tym, jak mówić o seksie, jak pozbyć się tabu, jak pozbyć się wstydu oraz o Stanisławie Kurkiewiczu i jego spuściźnie. Zapraszam na rozmowę dla dorosłych. Dzień dobry. Dzisiejszą moją gościnią jest pani od feminatywów, instagramerka, doktorantka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, językoznawczyni Martyna Zachorska. Cześć. 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 Witam Cześć. Was bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. To ja bardzo dziękuję, że to zaproszenie przyjęłaś. No, z racji tego, że jesteś językoznawczynią, to my dzisiaj skupimy się oczywiście na różnych rodzajach, nie właściwie nie na różnych rodzajach, tylko na różnych kwestiach językowych, a będziemy dzisiaj przeprowadzać krótką rozmowę o seksie. I przyczynkiem do tej naszej rozmowy jest książka, która wyszła niedawno nakładem wydawnictwa poznańskiego z serii Zrozum, Kate Lister, Sprawy łóżkowe, historia seksu w przekładzie Moniki Skowron. I tak naprawdę wybór na to, żebyś ty była rozmówczynią akurat w tym podcaście, było to, że ty chyba właśnie jedną z pierwszych osób, które w ogóle na Instagramie podzieliły się swoją opinią na temat tej książki. Tak, rzeczywiście tak było. Ja od początku kibicowałam, jak tylko zobaczyłam, że wydajecie, że w Polsce wydaje się tę książkę, to byłam bardzo, bardzo zadowolona. Ja znam ją w oryginale, przeczytałam ją jak tylko wyszła, ponieważ piszę doktorat właśnie na temat języka seksualności i wszystko, co wychodzi na ten temat, jest natychmiast przeze mnie pochłaniane. Także znałam tę książkę w oryginale i niezmiernie się ucieszyłam, że polscy czytelnicy będą mogły przeczytać też, zgłębić swoją wiedzę, poszerzyć horyzonty i dowiedzieć się czegoś, jak to z tym seksem było na przestrzeni wieków, bo książka jest gruba i traktuje o zwyczajach związanych z seksualnością od zarania dziejów tak naprawdę, od starożytności. Tak, i trzeba zaznaczyć, że ma świetne obrazki i doskonałe zdjęcia, także ja bardzo zachęcam. Powiem szczerze, że jak spojrzałam na jej różową okładkę, to początkowo, no tak jakoś nie powiem szczerze, żeby mnie jakoś mega mocno zachęciła, ale jak obejrzałam obrazki, to jest jedna z pierwszych książek, która zachęciła mnie rzeczywiście swoją taką warstwą wizualną. Więc jeżeli mogłabyś coś powiedzieć na temat obrazków, których możemy się spodziewać po otworzeniu spraw łóżkowych. Powiem wam, żebyście nie otwierali tej książki w pociągu albo w tramwaju, szczególnie w zatłoczonym środku komunikacji miejskiej, ponieważ no, natychmiast ściągniecie na siebie uwagę całego przedziału tudzież wagonu, tudzież autobusu, ponieważ obrazki są mocne. Obrazki są mocne, pokazują całe spektrum seksualności,
różnych kultur, z różnych epok. Pokazują na przykład pierwsze zabawki erotyczne, albo metody antykoncepcji, albo też metody badań. Badań albo też zwykłą kamasutrę po prostu. Ale też kamasutrę, oczywiście, tak, tak, tak. Bardzo śmiałe sceny z kultury indyjskiej. Jeśli chodzi o okładkę, to mnie bardzo się podoba, bardziej mi się podoba ta polska wersja niż oryginał. Chociaż niektórzy mi piszą, że oryginał bardziej przyciąga uwagę, bo na oryginalnej wersji mamy ilustrację, która w polskiej wersji znajduje się w środku, znajduje się pod koniec książki. To jest ilustracja przedstawiająca badanie ginekologiczne, które odbywa się w takiej pozycji, że kobieta stoi, a lekarz klęczy. I no, niczym nie przypomina badań ginekologicznych czy jakichkolwiek badań lekarskich, które znamy z dzisiejszych czasów. Kiedy pokazałam okładkę wersji angielskiej na Instagramie, wiele osób pisało mi, że kobieta nie wygląda na zadowoloną, czy to jest stosunek za zgodą obu stron. I ja musiałam właśnie informować wszystkich, że nie, to nie jest stosunek, to jest badanie lekarskie. Także też z tą okładką brytyjską wiele ciekawych rzeczy się wiąże. Tak, ale tu ja właśnie otworzyłam sobie na tej, bo to jest na 340 stronie i muszę powiedzieć, że ta kobieta, która poddaje się badaniu lekarskiemu, ona się opiera o coś, co wygląda na nagrobek. Wszystko możliwe. Warto właśnie tutaj wspomnieć, że w wiktoriańskiej Anglii kobiety, no, jeśli chodziły do ginekologów, no to te badania wyglądały specyficznie właśnie w taki sposób, jak widzimy na tym obrazku, bowiem lekarz nie mógł przeprowadzić badania tak, jak to znamy z czasów współczesnych, ponieważ, no jak wiadomo, pochwa kobiety jest wrota diabła, wrota piekielne i może oglądać ją jedynie mąż, więc nawet lekarz nie mógł, musiał po omacku troszkę tak badać. Ciekawe, co on tam wybadał, ale no dobrze, zostawmy tę wiktoriańską Anglię i przenosimy się do 21-wiecznej Polski, w której mamy kłopot z mówieniem o seksie. W ogóle mamy kłopot z mówieniem o seksie otwartym, nawet w takich związkach partnerskich. I też do tego tak pięknie nawiązałaś, w sumie mówiąc, z tym, żebyśmy tej książki nie otwierali w środkach komunikacji. A być może powinniśmy ją otwierać właśnie i siać zgorszeniem. Och, tak. Powinniśmy, być może powinniśmy. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi jako jednostki skupić na sobie tyle uwagi ludzi stojących, siedzących wokół nas. Ja wiem po sobie, jak czytam coś do doktoratu, to zawsze ktoś na przykład w pociągu i w przedziale i położę książkę na tę półeczkę taką, która tam w tych przedziałach, w tych takich kuszetkach jest, odłożę książkę, to zawsze ktoś znajdzie się, kto zagadnie mnie, a co tu pani czyta? Miałam na przykład podręcznik Language and Gender i pewien starszy pan zapytał się, ale co to jest, o czym pani czyta, język i co? I tutaj wywiązała się dwugodzinna rozmowa na temat tego, że gender to nie jest nic... To nie jest żadne zło i cywilizacja śmierci, tylko po prostu płeć i tudzież rodzaj gramatyczny. No i musiałam dodatkowe 2 godziny przepracować i to za darmo. No tak, czyli ale może nawróciłaś kogoś i okazało się, że jednak tak. Ktoś przestał wierzyć w diabła gendera. To już jest zawsze kamyczek do ich ogródka. Oczywiście. Tak jak dorzucamy. Mówiłaś, mamy problem. Mamy problem z mówieniem o seksie, mamy problem z już począwszy od tego, że mamy w Polsce takie przeświadczenie, które zobrazowane jest tym powiedzeniem, że o seksie się nie rozmawia, seks się uprawia.
jest takie powiedzenie i często je słyszymy. Po drugie, mamy problem z terminologią, ponieważ nie mamy nic neutralnego, nie mamy neutralnych wyrażeń, neutralnych słów, zwrotów, które odnosiłyby się do aktów seksualnych, do narządów biorących udział w tychże aktach, bo mówi się, że mamy albo słowa wulgarne, albo słowa infantylne, albo słowa medyczne. I problemem jest znalezienie złotego środka, bo no nie w każdych kontekstach te medyczne wyrazy brzmią dobrze, nie w każdych kontekstach te infantylne brzmią dobrze, a wulgarne no to już w ogóle nie brzmią prawie żadnych kontekstach dobrze. No dobra, i ty jako językoznawczyni, czy ty znajdujesz w naszym języku, w polszczyźnie, jakiekolwiek rozwiązania na to, żeby móc, co mamy znaleźć nowe słowa, czy może odczarować jakieś słowa, odtabuizować jakieś słowa, nie wiem, czy tak się mówi odtabuizować, ale wiemy o mówi co się chodzi. Tak. Czy jakby, nie, żeby te, co zrobić, żeby ten język nie piętnował tego aktu, który przecież wszyscy uprawiamy? Wiesz co, ja jestem zwolenniczką terminologii medycznej, terminologii naukowej. Staram się właśnie mówić o tym, żebyśmy uczyli dzieci od najmłodszych lat poprawnej medycznej terminologii. Tak jak mówimy, że mamy głowę, nogę, rękę, no to dziecko ma też pochwę, penisa, jądra, odbyt. To są normalne słowa. To są nazwy części ciała, które wszyscy mamy, albo prawie wszyscy. I jakby nie ma tutaj żadnego sensu w tym, żeby traktować je jak wulgaryzmy. Bo część rodziców woli obstawać przy takich infantylnych zwrotach, które są jak najbardziej okej, ale w takich kontekstach prywatnych. W kontekstach rodzinnych, wewnątrzrodzinnych, a później już w kontekstach wewnątrzzwiązkowych, bo każdy związek ma swoje. I to jest jak najbardziej okej, żeby tworzyć swoje słowa, swoje określenia, które są zrozumiałe wyłącznie w danym związku. Ale jak już idziemy do lekarza, no to warto byłoby stosować terminologię medyczną, terminologię fachową. A jeśli chodzi o wymyślanie nowych słów, no to gdybyśmy to robili, nie bylibyśmy pionierami, bowiem Stanisław Kurkiewicz był pionierem, napisał cały słownik, stworzył cały słownik w początkach XX wieku, słownik seksualizmów. On za cel obrał sobie stworzenie terminologii seksuologicznej, która byłaby od podstaw rdzennie polska, czyli tłumaczył, czy właściwie tworzył synonimy nazw łacińskich i żaden z nich praktycznie nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Stanisław Kurkiewicz był seksuologiem, jednakże na siebie mówił lekarz płciownik. Pięknie. Lekarz płciownik, ponieważ akt seksualny to było płucenie. I tak, płucenie. Było nie wiem, czy lubię. Płucenie. Znaczy nie wiem, czy lubię to słowo płucenie, ale lekarz płciownik jest ciekawie. Tak, tak. Lekarz płciownik bardzo mi się podoba. Narząd płciowy ogólnie to było płciwo. ale najlepsze jest określenie penisa, które on wymyślił. Jest to zwisak. Zwisak męski. O, no to jest tak, akurat, to jest... No, jakby ma dużo wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście. Masturbacja, natomiast to było samieństwo. Jeszcze raz, jak? Samieństwo. Samieństwo. Tak. Ale to jest tutaj bardzo serdecznie... trudne słowo. Tak, to on w ogóle miał taką tendencję do tworzenia słów trudnych. Bardzo sobie wziął chyba do serca to, że język polski jest trudny pod względem wymowy i tam upychał te zbitki spółgłoskowe, gdzie się dało. Być może bezwiednie i podświadomie, ale rzeczywiście wiele słów jego autorstwa jest trudnych.
Polecam tutaj Tobie i wszystkim słuchaczom i słuchaczkom książkę, która ukazała się niedawno nakładem właśnie wydawnictwa Poznańskiego. Jest to wznowienie książki Kamila Janickiego pod tytułem Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce. Tam jest Stanisław Kurkiewicz jednym z głównych bohaterów i poznajemy jego dzieje, jego karierę, jego słownik, wiele słów, które stworzył i w ogóle jego działalność, która była no barwna i czasem taka na granicy bajkopisarstwa miejscami, natomiast no, wielu rzeczy nie można, no jednak był tym człowiekiem, który stworzył te podwaliny. Bardzo to jest ciekawe, co mówisz. Natomiast też jedno z takich pierwszych zdań, które przeczytałam w tej książce i które rzeczywiście, no, zwłaszcza dzisiaj w Polsce XXI wieku, oddają rzeczywistość bardzo mocno. Czyli to jest takie zdanie, że język jest to pole bitwy o równość społeczną. I rzeczywiście obserwujemy to dzisiaj, obserwujemy to wszędzie. I tak naprawdę, bo niczym nie można tak stygmatyzować, jak właśnie językiem. I my jednocześnie, jako Polki i Polacy, mamy bardzo potężne problemy właśnie z tym, co już też wcześniej powiedziałaś, czyli z nazywaniem albo właściwie tworzeniem jakichś dookreśleń, epitetów, przymiotników albo no, szeregu różnych innych rzeczy, różnych innych części mowy, które określają innych ludzi, czyli na przykład cipą i pizdą będziemy nazywali słabość u kobiet, prawda? I mężczyzn z drugiej też. Tak, dokładnie, ale jednocześnie, a nawet czasem zwłaszcza mężczyzn tak się nazywa w ten sposób. Zwłaszcza tak, wiesz co, tutaj chciałabym się wciąć, tutaj muszę zacytować Jessica Valenti, feministkę Guardiana i autorkę wielu książek feministycznych. Jeśli chcesz obrazić mężczyznę, nazwij go kobietą. Tak. Cipą, tak. Pizdą, babą, no. No tak, no baba za kółkiem chociażby, tak? W odniesieniu tak, do chłopa. Tak, baba. Ale baba z jajami, no to jest już ta, która ma siłę, ta, która po prostu jest równa babka, nie? Z jajami, tak. Bo wiadomo, że nie pizdę ma, tylko jaja. Tak, mocno. No jest. Tak, i ona jest właśnie taka dowartościowana przez to. W ogóle tak samo jest z takim słowem chuj, prawda? Że jakby w tym słowie też zawiera, to jest słowo oczywiście tym słowem obrażamy, ale jednocześnie, ja nie wiem, czy to bardzo źle zabrzmi, szanowni państwo, ale ja mam takie wrażenie, że nawet jeżeli kogoś tak nazwiemy, to jednak nie jest tak bardzo obraźliwe, że to słowo ma jakieś takie, oczywiście mówię w cudzysłowie, jakąś taką godność w sobie. Rozum i godność człowieka. No tak, właśnie, godność człowieka, że to jednak, no tak, ale no jakby zachował się w ten sposób, no ale no jakoś to nie jest tak obraźliwe, tak, no, jak jednak nazwanie go jakimś narządem płciowym kobiecym. Tak, wiesz co, ten chuj, ten nazwać, powiedzieć o kimś, że ten Adam to jest zwykły chuj, no to... To jest, to oznacza, że ten człowiek, ten Adam jest no, jakimś takim bucem, jakimś, nie wiem, no, wiesz o co chodzi, nie jest tak, słaby. Tak, chamem, ale nie jest słaby, bo jeśli powiemy Adam to jest pizda, no to nie, raczej nie wyobrażamy sobie człowieka, który wzbudza szacunek, a chuj jednak w jakichś kręgach ten człowiek, to brzmienie samo, Adam to zwykły chuj, no to jednak nie ma tego pierwiastka słabości. Ale wiesz, no to jest tylko taka nie zmienia to faktu, że jest to obraźliwe sformułowanie. Oczywiście. Na co się... Tak, tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Natomiast o tej równości społecznej jeszcze chciałabym zahaczyć ciebie w momencie, znaczy o ten moment, w którym autorka spraw łóżkowych, czyli Kate Lister, pisze o czymś, z czym mieliśmy do czynienia, kiedy panowała, no w dalszym ciągu ona panuje, ale jakby była w takim, że tak użyję rosyjskiego słowa, rozgarie, polityka kolonizacji. I kiedy właśnie ten język białego człowieka i wystawianie Afrykanek, Azjatek, jako tych takich, oczywiście znowu w cudzysłowie, kobiet
egzotycznych, gdzieś tam wywożenie ich ze swoich krajów i wystawianie ich na scenę i pokazywanie różnic, prawda? Jakby sprowadzanie takiej, zredukowanie do cielesności. I tu jeszcze jest taka jeszcze jedna kwestia, która mnie tutaj bardzo mocno zaskoczyła, że one były wykorzystywane, zwłaszcza kobiety, były wykorzystywane do tego, żeby jako taki wabik dla przyszłych żołnierzy, którzy mieliby jakby pod wpływem tego, jak wyglądają te kobiety tak zwane egzotyczne, podejmować decyzję o wstąpieniu do wojsk kolonialnych. Tak, to w ogóle to, o czym mówisz, to wystawianie kobiet na pokaz w ludzkim zoo, to jest przerażające z dzisiejszej perspektywy. Tam Kate Lister pokazuje najbardziej znany przykład Sarcie Bartman, Sary Bartman, która jest takim właśnie najbardziej znanym przykładem osoby, która została wywieziona ze swojego kraju do Holandii, do bodajże Holandii i prezentowana jako dziwoląg. Dziwoląg z powodu swoich pośladków, z powodu warg stromowych, które były większe niż wśród Europejek. Także no, dzisiaj kobiety chcą mieć duże pupy i robią sobie przeszczepy tłuszczu do pośladków, a wtedy po prostu traktowano kobietę jako obiekt drwin, jako dziwoląga, jako jakieś po prostu ciele z dwoma głowami przysłowiowe, jako taki freak show i ludzie płacili za to, żeby oglądać kobietę, która ma duże pośladki i jest przez to w cudzysłowie egzotyczna. To jest w ogóle, to się nie mieści w naszych głowach dzisiejszych, że coś takiego miało miejsce i to tak niedawno. No właśnie. Po prostu wystawiano te osoby na pośmiewisko, jakby jak zwierzęta w zoo, czy małpki, które robią jakieś sztuczki, czy pieski w cyrkach. To jest w ogóle no, jakiś kosmos. A w jaki sposób było to obrabiane językowo? W jaki sposób było to obrabiane językowo? Tak. W jaki sposób o nich mówiono? Mówiono o nich jak o ludziach, czy tak nie do końca? W sensie chodzi o takie humanitarne podejście języka. No nie humanitarne, ponieważ nie traktowano ich jak pełnoprawnych ludzi. Tak, w ogóle wówczas nie traktowano osób czarnych, osób pochodzących z państw, które europejskie państwa kolonizowały, jako ludzi. Traktowano ich jako takie stadium pośrednie między człowiekiem a zwierzęciem. Takie brakujące ogniwa ewolucji. Niestety tak było. I no, skoro jeżdżono z nimi, pokazywano je w ludzkich zoo, w Belgii, na przykład w Holandii, to nie mogli ich traktować jako ludzi, nie mogli ich traktować podmiotowo i nie mogli ich tak też traktować w języku, za pomocą języka. Jeśli jeździsz z kimś po prostu z obwoźną wystawką w postaci drugiego człowieka i zarabiasz pieniądze na tym, że go pokazujesz, ale ten człowiek nie ma w ogóle prawa głosu, po prostu sobie stoi i ludzie go oglądają i się z niego śmieją, no to nie masz, jakby nie traktujesz go podmiotowo i to też oczywiście na pewno miało swój wyraz w języku. No też podmiotowo Venus, Hottentot Venus, tą Sarę Bartman. Też mówiono o niej zdrobniale, Sarcie Bartman, nie Sara, tylko Sarcie Bartman. No bo nie traktowano jej poważnie, tak? Tutaj odsyłam cię wielokrotnie Ogi Ugono, aktywistka na rzecz praw czarnych Polaków i Polek, wielokrotnie opisywała historię Sary Bartman w różnych wywiadach. Także wszystkich serdecznie zachęcam, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej. Nazywamy ją Hottentot Venus, Wenus Hottentocka. Mhm. Od nazwy grupy etnicznej, z której pochodziła. Ale czy to znaczyło, że oni ją szanowali jako boginię Wenus? Nie, no, raczej
raczej chcieli pokazać odmienność cielesną kobiety innej rasy jako coś karykaturalnego, jako coś komicznego, jako coś dającego rozrywkę białym mężczyznom i kobietom z Belgii, Holandii. Ten brak podmiotowego traktowania kobiet, no jakby stykamy się z tym praktycznie na co dzień, no w dalszym ciągu jakby też nazywasz siebie panią od feminatywów, co oznacza, że my w dalszym ciągu, chociaż mi się w tej mojej bańce wydaje, że ta walka jest już absolutnie wygrana, ale jednak w dalszym ciągu gdzieś tam gościni wzbudza uśmiech politowania bardzo często u pewnej części społeczeństwa, co mnie samą osobiście bardzo mocno irytuje. Więc jako kobiety jesteśmy w dalszym ciągu też no, niestety represjonowane językowo, ale też w nawiązaniu jeszcze do tego, co powiedziałyśmy przed chwileczką i co też mówiłaś właśnie o kolonializmie, no to bardzo mocno związana jest z tym sprawa jedynego narządu, który jest narządem cudownym i on akurat znajduje się w ciele kobiety i służy tylko i wyłącznie do tego, żeby dawać człowiekowi przyjemność, mianowicie łechtaczka, czyli coś, co tak naprawdę posiada 8 tysięcy zakończeń nerwowych, 2 razy więcej niż rządź penisa i generalnie naprawdę możemy sobie jej pozazdrościć, natomiast ktoś nam jej kiedyś pozazdrościł i postanowił, w niektórych kulturach postanowiono ją po prostu brutalnie wycinać. Tak, i warto mieć na uwadze to, że to nie tylko w tych, znowu użyję cudzysłowu, egzotycznych kulturach. Wycinano łechtaczki, wycina się nadal. Robiono to również w znanych nam i bliskich Stanach Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii. Jak do tego doszło? Otóż odkryto w cudzysłowie, znowu, histerię, czyli chorobę, która... Dzisiaj byśmy powiedzieli, że stan naturalny dla organizmu człowieka, która dotykała wiele kobiet, ponieważ żeby być zdiagnozowaną, wystarczyło po prostu odczuwać pożądanie wobec męża, partnera, wystarczyło chcieć się uczyć i pracować. Chęć kształcenia to była w ogóle najgorsza po prostu, bo wiadomo, że edukacja kobiet to jest samo zło i zagłada ludzkości. Wierzono, że poprzez studiowanie kobieta traciłaby płodność i takie argumenty jeszcze pojawiały się na początku XX wieku, że nie wolno dopuścić kobiet do studiowania kierunków medycznych czy prawniczych, ponieważ nie będą przestaną rodzić dzieci po prostu, bo mózg i macica to są takie organy, które według nich działały, to było takie naczynia połączone, że jak jeden pracuje mocniej, to drugi pracuje mniej. No, tak wierzono w to, że jeśli dużo mózgu używasz, no to macica traci moc, traci siłę do tego, żeby spełniać swoją funkcję, a zarazem pomagać w spełnieniu najważniejszej i jedynej wówczas funkcji kobiety. Wiesz co, nie mogę się nie śmiać, kiedy o tym mówisz. Wiesz, jasne. Ale wracając do tej histerii, no to każda tak naprawdę kobieta mogłaby w czasach wiktoriańskiej Anglii zostać zdiagnozowana jako histeryczka. Histeria, czyli od słowa macica po grecku. W ogóle dawniej wierzono, że na przykład w starożytnej Grecji wierzono, że macica wędruje, nie? Że macica sobie wędruje po ciele i to wywołuje histerię. I trzeba macicę przywołać do porządku. Poczekaj, bo może wytłumaczymy naszym słuchaczom i słuchaczkom, ponieważ Martyna gości u siebie, gości z Ukrainy i nie jest w stanie uciszyć wszystkich dzieci, które są w domu, w związku z tym słyszymy i pozdrawiamy serdecznie. Tak. Dzieciaki sobie grają i bawią się. Mamy dwujęzyczny podcast. Tak. Dzisiaj, tak. I wiesz co, i szukano sposobów na to, jak sobie poradzić z tą wędrującą macicą, z tą histerią, z tym stanem, który opętywał kobiety. I bardzo ważnym symptomem histerii była też masturbacja.
jak leczono masturbację, tak? Wtedy uważano, że to choroba, że to objaw choroby. No, były różne sposoby. Był taki pan, który jest bardzo znany, bo jego nazwisko widzimy, gdybyśmy mieszkali w Stanach, widzielibyśmy to nazwisko codziennie, w Polsce też możemy je spotkać. Nazywał się John Harvey Kellogg, czyli pan od płatków śniadaniowych marki Kellogg's. Możemy dostać je w popularnej sieci sklepów, brytyjskiej sieci sklepów. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę, ale może oszczędźmy sobie tego. I pan ten był lekarzem i wynalazł płatki śniadaniowe jako remedium na masturbację. Wow, a jak one miały działać? A jak one miały działać? Że tak szybko chce działać... się zjeść płatki, że lepiej nie. Wstaniesz i nie poleżysz jeszcze trochę? Nie, to była jego wersja tej słynnej szklanki wody zamiast. No, to mniej więcej to. Bo tak. Nie, wiesz co, on propagował leczenie dietą masturbacji i on wierzył w to, że zimne pokarmy ochładzają organizm i powodują, że po prostu chłopiec mniej, że chłopca mniej ciągnie po prostu do masturbacji, do wrażeń erotycznych. I wprowadził na rynek płatki kukurydziane, które miały być jedzone z zimnym mlekiem. No bo zimne mleko właśnie miało ochładzać organizm i powodować, że tak jak już mówiłam, chłopcu nie będzie się chciało masturbować. Dla dziewczynek miał inne rozwiązanie, mianowicie obrzezanie kobiet. No tak, tak, to wola no, tak. Te płatki wypalanie jednak swojego łechtacz, złego. Tak, wypalanie łechtaczki, różne były metody. Po więcej szczegółów zapraszamy do książki Kate Lister, też tam znajdziecie informacje na ten temat. Warto pamiętać o tym, że nie tylko Afryka, nie tylko kraje muzułmańskie, jak to się często ludziom wydaje, ale również zachodnia kultura, również kraje protestanckie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Nie było to może rzeczą bardzo popularną, nie było to coś, co każda dziewczynka musiała przeżyć, natomiast rzeczywiście takie terapie wówczas prowadzono. I uzasadniano to właśnie dobrostanem. No, bo kiedy wypali się łechtaczkę takiej dziewczynce czy kobiecie, no to ona nie będzie się chciała masturbować i nie będzie jej w głowie żaden seks pozamałżeński, przedmałżeński, czy też satysfakcjonujący seks małżeński, bo to też było problematyczne. Jeśli kobieta odczuwała przyjemność seksu w małżeństwie, była traktowana jako czarownica, w cudzysłowie, jako dziwka, zdzira i jakaś niewyżyta seksualnie, bo wierzono, że wyłącznie mężczyźni mają potrzeby seksualne, a kobieta ma po prostu dzielnie cierpieć z obowiązku małżeńskiego, aby poświęcać się dla męża i rodzić dzieci. To jest taka super rola naprawdę. Świetną rolę nam panowie wymyślili. No niestety, ale nie wyjdzie. Dobra, mamy lata 90. Tak, mamy lata 90. Tampax wprowadza tampony. Wynalazek doskonały, wspaniały, jeden z moich ulubionych. Natomiast reklamuje je jako coś, co nie zagraża dziewictwu. Mamy XX wiek, 90. lata i magię. No, to już było wcześniej też reklamowano, tak, nie zagraża dziewictwu, znaczy pisano o tym w taki sposób, że niezamężne dziewczęta mogą również używać tamponów, tak to ujmowano w reklamach. It's also for unmarried women and girls, tak się reklamowały tampony, firmy produkujące tampony. Warto tutaj dodać, że po raz pierwszy słowo okres padło w amerykańskiej telewizji w 1988 roku i wypowiedziała je Courtney Cox, aktorka znana z serialu Przyjaciele. Wówczas jeszcze nie występowała oczywiście w tym serialu, bo go nie było, ale to ona w reklamie Tampaxu wypowiedziała słowo period po raz pierwszy na antenie. I co jeszcze?
Znamy taki wynalazek jak tampony z aplikatorem. One właśnie powstały po to, żeby kobiety nie musiały zbyt głęboko wpychać palców do pochwy. I to jest bardzo popularny wynalazek w Stanach Zjednoczonych. Amerykanki, które przyjeżdżają do krajów europejskich, są bardzo zdziwione, że nie ma ich ulubionych tamponów z aplikatorem lub są trudniej dostępne. Tak się właśnie Amerykanki przyzwyczaiły do tych tamponów, ponieważ były one swego czasu reklamowane jako właśnie taka nieinwazyjna alternatywa. No i z powodów takich religijno-wstydliwych również. Tak, o tym w jaki sposób i co może zaszkodzić dziewictwu, czyli na przykład jazda na rowerze, to jest, to też zapraszamy do książki Lister, bo rzeczywiście to są po prostu elementy, które, no ja nie wiem, no one nie przestaną zaskakiwać, one w XXI wieku nie powinny nas już, nas naprawdę zaskakiwać i być traktowane jako jakaś historyczna anegdotka, ale niestety w wielu krajach nie są historyczną anegdotką, tylko rzeczywistością i codziennością. Jeszcze w książce Lister znajdziemy szereg sposobów na to, jak poznać, po czym poznać dziewicę. Na przykład po morszu można poznać dziewicę, ale w jaki sposób, to zajrzyjcie do książki, do książki Sprawy łóżkowe. Tam jest mnóstwo sposobów na sprawdzenie. Oczywiście z przymrużeniem oka, z punktu widzenia XXI-wiecznej kobiety, XXI-wiecznej medycyny, ale wówczas rzeczywiście to dziewictwo było na wagę złota, dosłownie wagę, sprawą życia i śmierci było, tak jak niestety jest do dziś w niektórych krajach świata. I no, stosowano szereg różnych testów mających na celu sprawdzenie, czy dana delikwentka uprawiała już seks, czy też nie. Tak, albo może użyła tampon, albo jeździła na rowerze i to spowodowało, że już jest dziewicą. Straszne rzeczy. Dobra. Albo uczyła się. Albo się uczyła, bo to też może wpłynąć przecież. Najgorsze. Nie, nauka jest w ogóle najgorsza. Dziewczyny, nie możemy się uczyć, bo wtedy nam będzie odbijać. Dobra. Martyna, wyszła nam rozmowa o seksie. Wyszła nam trochę rozmowa dla dorosłych, bo trochę w niej klełyśmy, ale no myślę, że o seksie w ogóle mówić warto i że jakby są pewne sprawy, które trzeba gdzieś tam przekraczać i te granice trzeba przekraczać. I ja nie mówię o tym, żeby być wulgarną albo wulgarnym, żeby o tym opowiadać, tylko żeby pewne elementy naszego życia, które są przecież normalne, no nie wiem, no nie spuszczać na nich jakiejś takiej kurtyny milczenia. Nie wiem, czy można spuścić na kogoś kurtynę milczenia, bo oczywiście teraz jak mówię spuścić, to od razu mi się to z czymś skojarzy, prawda? Ale... A wiesz, co wymyślił to słowo? No. Stanisław Kurkiewicz, lekarz płciownik. No, jakie? No to słowo, które powiedziałeś przed chwilą. Spuścić. Tak, wymyślił je Stanisław Kurkiewicz. Czyli jest jakieś słowo, które przeszło do historii. Tak, jest jedno słowo, które przeszło do historii dzięki lekarzowi płciownikowi. Czyli to jest spuścizna lekarza płciownika. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To pięknie. Tym pięknym akcentem, znaczy nie wiem czy pięknym, ale no, w każdym razie związanym z seksem akcentem kończymy tę rozmowę. Serdecznie Państwa zapraszamy do podcastu za 2 tygodnie w środę, bo w podcast jest zawsze. Co 2 tygodnie i zawsze w środę nowy odcinek. A moją gościnią była Martyna Zachorska, pani od feminatywów na Instagramie, niebawem też autorka wydawnictwa poznańskiego, to na razie jeszcze będziemy troszeczkę trzymać w tajemnicy, co tam się będzie wydarzało, ale jak już Państwo się pewnie domyślacie, to z językoznawstwem w tle. I no i cóż, no i rozmowy o seksie i sprawach łóżkowych dzisiaj były naszym tematem. Dziękuję, Martyna. Dziękuję Tobie bardzo za zaproszenie i dziękuję słuchaczom i słuchaczkom, osobom słuchającym nasz podcast. No to bierzcie do zobaczenia, teraz... Do usłyszenia. Tak, bierzcie teraz sprawy łóżkowe w rękę i, no i idźmy z nimi do tramwajów i autobusów. Dzięki serdeczne. Dzięki Martyna, pa. Jeszcze raz. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.